Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pierwszy odcinek z serii Inside. Zapraszam was bardzo serdecznie. Inside jest to gra twórców Limbo, czyli gry pewnie bardzo wam dobrze znanej i lubianej. Gry, która jest już dość stara i na wielu kanałach zagościła. Inside jest grą nie najnowszą, nie wyszła wczoraj, ale wyszła dość niedawno, relatywnie niedawno. Ja chciałem ją nagrać od początku, ale pomyślałem, jest dużo serii na kanale, zostawimy to sobie na troszkę później. No i teraz jest, to jest kolejna gra logiczna na moim kanale. Jak wiecie, nie wiem czemu mnie tak ciągnie do tych gier logicznych, albo czemu jest tak dużo gier logicznych. Wszystkie te fajne gry są grami logicznymi, w którymi ja jestem taki całkiem średni, więc zobaczymy, na ile nam ta gra starczy. Wydaje mi się, że tą grę można przejść w 3 godzinki. A myślę, że u mnie to będzie z 5 godzinek. Zobaczymy. Na razie mam nadzieję po prostu, że będzie fajnie, więc bez dalszego gadania zaczynajmy. Dobra, grę gra się na padzie. Znaczy, powinno się grać na padzie. Takie dostałem tutaj od twórców info, żebym zagrał na padzie. No i zobaczymy. Jak widzicie, w Limbo też sterowaliśmy takim ludzikiem. Tutaj też steruję ludzikiem. Tym się skacze. No i chyba tylko tyle możemy robić. Nie wiem, czy cokolwiek więcej możemy robić. Na razie chyba możemy tylko skakać. No to idźmy dalej przez ciemny, mroczny las. No i mamy pierwszą przeszkodę. No i właśnie o to w tej grze chodzi, żeby pokonywać przeszkody. Gra wygląda naprawdę bardzo fajnie. I wydaje się być naprawdę bardzo fajna. To jest nawet chyba gra taka troszkę creepy, nie? Taka troszkę w stylu horror. Czy ja coś słyszałem? Dobra, musiałem sobie troszkę podgłośnić. No i co? Doszliśmy do jakichś krat, przez które przyszliśmy. Aha. Jakaś ciężarówka, która miała coś na pacę, ale nie wiedziałem, co oni tam zapakowali. No i ktoś zabrał kogoś. Tam widzę jednego człowieka, który... W sumie sporo ludzi, którzy tam sobie wędrują. Czy ja mogę tam skręcić? Raczej nie. Ale powinienem jakoś się skradnąć dalej. Jesteśmy w lesie. Jestem ciekaw, co to dziecko robi samo w lesie, bo prawdopodobnie to jest jakieś dziecko, jakiś chłopczyk. Ale myślę, że wszystkiego tego dowiemy się w późniejszym czasie. To jest gra, która nie wymaga aż tyle opowiadania, bo tutaj dużo się będzie pewnie działo. Będzie sporo zagadek. No i właśnie. I teraz. A są tam... O, usłyszeli. Okay. Schowałem się chyba. Nie wiem, czy to jest kryjówka, bo jak wiecie, kiedy softboxy na mnie świecą, dwa wielkie ten, no to ciemne rzeczy wyglądają naprawdę ciemnie. Mam nadzieję, że... Nie no, chyba mnie nie widać, nie? Dobra, oni poszli, więc gdybym ja teraz się tak by przemknął. Okej. Okay. No i widzicie, i właśnie tego typu rzeczy będą występowały w tej grze. Wiem, że w Limbo walczyliśmy z jakimś potworem. Tutaj chyba będziemy po prostu musieli zwalczyć ludzi. A może i nie. Okej, okay, jedzie tam ta ciężarówka, którą widzieliśmy na samym początku. Są psy, są inni ludzie. Tylko w jaki sposób ja miałbym się przedostać? No wydaje mi się, że powinnam przepchnąć tą tutaj lodówkę, prawda? Tylko... No tylko to jest gra, w której chodzimy po linii prostej i ja nie wiem, co mogę tutaj zrobić. Czy ja powinienem jakoś poczekać, zastanowić się, nie wiem, coś tam się wydarzy, czy mam dalej próbować pójść dalej? Bo to też jest ciężkie pytanie. O, okej, dobra. Teraz już widzę. Trzeba nacisnąć jeden przycisk, który można popychać rzeczy. No i dzięki temu prawdopodobnie uda mi się przeskoczyć, tylko... Czy ja nie zostanę zauważony? No nie. Spadłem z dość wysoka. Nic mi się nie stało. Czekajcie, czy tutaj muszę poczekać, aż nie będą na mnie patrzyli, czy mogę po prostu przebiec? Okej, okay, przeszedłem dość gładko, to poszło. Ciężarówka pojechała dalej. No i co, powoli odkrywamy tutaj sterowanie w tej grze. Tu spadniemy z górki. Czy ja coś słyszałem? Nie, ale prawdopodobnie... Okej, okay, tu trzeba przeskoczyć pewnie. Okej, tylko jak tam... Aha, może muszę przepchać znowu to. Tak mnie się wydaje, no dokładnie. Dobra, więc przepchamy sobie tutaj. Ale zapikalam. Dość głośno to było, ale myślę, że... Dobra, teraz bez
najmniejszych problemów. Tam świecą latarkami. Świecił w moją stronę. Spróbujmy to zrobić. O nie! Co jest? Jak się biega? Jezu, ale szmyciarki przeszły. A to jest w sumie taka zwykła, prosta gra. Ale no tak, tak chyba miało być, co? Tak to chyba powinno wyglądać. Czyli co, prawdopodobnie, nie wiem, takie pierwsze wrażenia z tej gry, że prawdopodobnie jesteśmy w lesie, w którym, nie wiem, są przytrzymywani ludzie i ta ciężarówka miała też wywieźć nas, ale my jakoś uciekliśmy z obozu. Tak to na razie wygląda, bo no czemu mielibyśmy jako dziecko uciekać w ciemnym lesie i ktoś miałby nas szukać? Więc prawdopodobnie jest im to bardzo nie na rękę, że udało nam się uciec. Tutaj po jakiejś kałuży przebiegniemy. No i idziemy dalej. Nie wiem, czy lubicie takie mroczne gry. Ja lubię, naprawdę wygląda na razie to bardzo fajnie. No i na pewno przejdziemy sobie całą tą grę. Mam nadzieję, że uda mi się przejść. Mam nadzieję, że uda mi się przejść. Prawdopodobnie. Tak, no i co, oni mnie nie widzą teraz? Co? To co ja miałem zrobić? No i no muszę iść dalej, bo oni inaczej... No dobra, czyli nie mam pojęcia, co mam zrobić, bo nie ma tutaj takiego przycisku chyba, którym bym mógł się jakoś położyć. Nie, mogę tylko podskoczyć. A, okej, może po prostu muszę biec szybciej niż oni. No. O! Dobra. Czyli tak to trzeba było zrobić. Troszkę się już tutaj zestresowałem, nie wiedziałem do końca, jak to mam zrobić, ale no widzicie. Po to tutaj można sobie powtarzać, żeby powtarzać. Biegłem do wody, jest cisza, a jeszcze podgłośnie, żeby było troszkę bardziej klimatycznie. Tutaj na pewno muzyki dodawać nie będziemy. Okej, zamknął drzwi. Co, musimy się jakoś skradać. Biegnie za nami! O, żeż w kurw. Skok! Szybko, 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 szybko! Nic nie widzę! To co ja miałem zrobić? Czy to tak ma być? Nie, no raczej tak to nie ma być. Okej, no ale na pewno musimy biec. To jest pewne, że muszę biec. Tylko co dalej zrobić? Może gdzieś muszę, nie wiem, wejść na to? O Jezus! Ha. Dobra, wiemy na pewno to, że tutaj musimy przebiec i przeskoczyć. Tylko coś prawdopodobnie musimy zrobić tutaj z... No nie, tak nie. Nie mam pomysłu. Okej, dobra, już wiem. Tak to chyba trzeba było zrobić. Przeczekałem, aż samochód przyjechał i teraz biegnę dalej. No i co? Zeskoczę stąd. Oni już tutaj... O Jezus. Schowałem się tutaj, ale dobra. Dało się chyba uciec na razie. Chociaż biegną za mną dalej. O Jezu, psy! Zeskoczyłem.
zobaczyłem z bardzo daleka, ale dobra, do wody, więc miało to jakiś sens. Czekajcie, czy tam pod wodą są jakieś rzeczy ciekawe? Nie wiem, wątpię chociaż. Czy ja się utopiłem? Czemu tu nie ma jakiegoś znacznika? Dobra, ale chociaż trochę pod wodą muszę przepłynąć. Strzelają. Aha, ustrzelili mnie. To jak mam to zrobić? Ta gra miała być prosta i przyjemna, a jest ciężka. Ale spoko. Do kiedy możemy? Płyniemy tutaj. Ale tu trzeba popłynąć już tak naprawdę głęboko. Aha. Dobra, no to już tutaj wpłyniemy tak głęboko, żeby nie mogli nas zobaczyć. Powoli musimy wypływać. Tutaj nie świecą. Dobra, oni tylko tam świecili, więc tak to trzeba było zrobić. Chociaż no, normalne, tak w prawdziwym świecie by nas zauważyli, tak czy siak. Ale no, płyniemy dalej. Czy tam pod wodą coś jeszcze może jest? No nie, raczej już nie. Wychodzimy z tym, że oni znowu... To są świnie? Tak, tu leżą martwe świnie. Z tym, że no oni znowu tutaj pewnie pojadą. I co, przez całą grę będziemy uciekać przed jakimiś złoczyńcami? Całkiem możliwe. Na razie wydaje się być naprawdę to bardzo fajne. Znowu muszę zaskoczyć. Tak jest. No i gdzie? No, pogoda niezbyt do uciekania. Leje, deszcz. Chociaż no lepiej pewnie w taką pogodę niż jakoś w gorąc. Wydaje mi się, że gdzieś popełniłem błąd, że otworzyłem tą kratę. Może przez nią będą teraz mogły wbiec psy, chociaż no w normalnym świecie tak czy siak by mogły. Słyszałem coś. Jakieś drzwiczki. Albo huśtawkę. Dalej słyszę jakieś drzwiczki albo huśtawkę. Widzę motylki. Motylki w deszczu. Raczej nie za dobry pomysł. No i co? W grze ogólnie chodzi o to, żeby biec do przodu. Czasem się schować, czasem podskoczyć. No i tyle. Gra wygląda naprawdę bardzo fajnie. Znowu martwe świnie. I to ile tych świn? Jezus. Dość strasznie to wygląda. Nie, nie, nie. Tu jest jakaś linia, tak? Znaczy lina. Pewnie muszę się rozchuśtać i tam na górę wlecieć. Prawdopodobnie tak, tylko że powinienem w inną stronę się złapać, tak jakby. Nie, to są kurczaczki, nie motylki, patrzcie. Dobra, rozhuśtajmy się raz... Aha, można się wespnąć, dobra. Teraz stąd się rozhuśtajmy. Jeszcze troszkę się wespnijmy. Dobra, jestem w domku. Czyli to, co takie, co tak słychać, to nie są drzwiczki, tylko to jest po prostu... tutaj dość duży huk. Tylko to są, były po prostu kurczaczki. Jestem ciekaw, czemu już nie ma naszych przeciwników. Tu musimy coś otworzyć, tak? Co to zrobiło? Dobra, nie mam pojęcia, co tam ta dźwignia zmieniała. Tutaj trzeba prawdopodobnie odpalić tą maszynę, chociaż nie wiem po co. Dobra, już chyba działa. I teraz może ta... Tak, teraz dźwignia zapaliła się. Okej. Okay. Co? To... Co to da? Nie mam pojęcia. Wiem tylko, że to robi naprawdę duży hałas. Wydaje mi się, że... No tak. Powinniśmy to rozpędzić do takiego stopnia, prawdopodobnie, żeby ten, to co jest tam na górze, żeby to udało się, żeby to spadło, bo tylko w taki sposób będziemy mogli przeskoczyć tutaj. Co, po prostu musimy tak długo to trzymać, aż to w końcu spadnie? No nie wiem, próbujemy, no. Innego wyboru nie mamy, tylko coś nie chce lecieć. Poczekamy sobie, no wydaje mi się to dość logiczne, co tutaj się dzieje, a może wcale tak nie jest. Tam jest jakąś linę, która
która tak jakby spada z dołu. No nie, no innego rozwiązania tej sytuacji nie widzę. No tylko zresztą to mogę zrobić, bo tu nigdzie wskoczyć nie mogę. Jeszcze pomyślałem, żeby wejść może na to. Ale no tylko to jest jedyna opcja, którą można tutaj zrobić. Czy to jest zamknięte? Ale można te drzwiczki odblokować. I co? Ej, bo te kurczaczki mogą mieć jakieś znaczenie tutaj. Tylko jakie? No skoro dało się odblokować te drzwi. No nie wiem. Chodźcie za mną, może gdzieś tutaj. Co wy mi pomożecie? W czym wy mi pomożecie, moje kurczaczki małe? Je wyprzedzę i one na przykład wpadną tam do tego. Serio? Zarąbiste. Dobra, czyli udało się jakoś to rozwiązać. Nie mam pojęcia, jak na to wpadłem. Nie jestem chyba aż taki głupi, na jakiego wyglądam. Ale no, kiedy zobaczyłem, że można otworzyć te drzwi, że te kurczaczki dalej tam za mną podążają i czekają, to pomyślałem, że może faktycznie ma to jakiś sens, a potem zobaczyłem, że tam na dole jest tak jakby jakiś wlot powietrza. I to też wyglądało dość sensownie. To jest bardzo wysoko. Aha, muszę się rozpędzić i spaść prawdopodobnie na te... Czy trafię? Dobra, trafiłem. Pięknie. Aha, czy znowu spadłem na martwe świnie? Chyba tak. Chyba tak. Dobra, ludzie. To już by było na tyle w pierwszym odcinku z gry Inside. Mam nadzieję, że wam się gra spodobała. Mi spodobała się bardzo. Zaraz zabieram się za nagrywanie kolejnego odcinka, więc na dzisiaj to już wszystko. Za kilka dni widzimy się znowu. Trzymajcie się. Pa, pa.